Lewica stoi za najważniejszymi wartościami, takimi jak prawa kobiet, prawa człowieka, prawa mniejszości, LGBT. Jesteśmy, bardzo mocno opowiadamy się za ekologią, mieszkalnictwo, tanie mieszkania dla ludzi. Jestem jedynką, z czego jestem bardzo dumna, ale mam również bardzo silny zespół i jako pierwszą chciałabym przedstawić Alicję Musiał, numer 2 na liście. Alicja jest inżynierką z branży kosmicznej, programistką, analogową astronautką, pilotką małych statków powietrznych, popularyzatorką kosmosu dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim również aktywistką walczącą o prawa kobiet. Numerem 3 na liście jest Marcin Grzybowski z Zabrza. Tata, to podał jako pierwsze, najważniejsza jego charakterystyka, związkowiec z OPZZ-em związany, miłośnik gitary, harcerz, jest instruktorem harcerstwa, socjaldemokrata. Grupa jest bardzo zróżnicowana, nasza lista jest również bardzo młoda, co najmniej 3 osoby czy 4 są, czy mają 30 lat lub mniej. Genderowo też jest bardzo, powiedziałabym, odpowiednia, bo jak wiecie, Lewica stoi na stanowisku parytetu i suwaka, że na listach powinno być tyle samo kobiet i mężczyzn. Dwiema rzeczami, którymi chciałabym się zająć w Sejmie, są przede wszystkim nauka i nowe technologie oraz delikatne odmłodzenie tego sejmowego towarzystwa. Młodzi ludzie w wieku między 18 a 25 lat są sfrustrowani tym, jak wygląda polityka. Tym, że politycy nie wiedzą, jakie są realia, jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi. Jeżeli chodzi o naukę, to silna nauka jest podstawą silnego przemysłu, silnej gospodarki kraju. Chciałabym móc walczyć o to, aby polska nauka była porządnie dofinansowana. Jak Państwo wiecie, posłanki i posłowie tej kadencji Klubu Parlamentarnego Lewicy pokazali, gdzie stoją. Stoją za pracownicami, stoją za pracownikami, co pokazał przede wszystkim strajk w Solarisie, jak i spór zbiorowy w zakładach Nexir Automotive. Jako związkowiec, jako socjaldemokrata, przede wszystkim jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, będę o to wszystko walczył dla pracownic i dla pracowników. Jako Ślązak, który walczy o sprawy mniejszości śląskiej, to właśnie ustawa o dopisaniu do listy mniejszości narodowych żyjących w Polsce mniejszości śląskiej, która została zgłoszona przez Klub Lewicy. Klub Lewicy, który jest najbardziej proeuropejskim klubem polskiego parlamentu.